Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jeżeli Biden chce zrozumieć Neanderlandczyka, no to w zasadzie musi tylko spojrzeć w lustro. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz komentarze? No odpowiem, postaram się odpowiedzieć. Poza demokratami to w zasadzie jedyna inna grupa ludzi, którą znam, która pozamykała szkoły, no to są w zasadzie, to jest Taliban. To Taliban nie dość, że pozamykał szkoły, no to tak samo noszą maski nieustannie. Także demokraci, socjaliści amerykańscy dzisiaj, no to jest właśnie amerykańska wersja Talibanu. Taliban nie tylko pozamykał szkoły, no i tak demokraci też pozamykali szkoły, tak jak w Afganistanie, ale oni również zaadoptowali coś takiego, że tą antykulturę kasowania. Co to jest ta antykultura kasowania, która jest, cała Europa zazdrości Ameryce właśnie tego. Wszyscy lewacy zazdroszczą tej antykultury kasowania. I co to znaczy? Jeżeli lewakom coś się nie podoba, no to trzeba skasować, to trzeba ich zamknąć, wyrzucić, zlikwidować, skasować. Skasować po prostu ludzi, ich pracę, ich produkty, ich myśli. Taliban, no to są fundamentaliści muzułmańscy, sunni. Sunni, no to, bo w Afganistanie. Wśród muzułmanów są Shia Ali i Sunni. Sunni to znaczy, że to jest tradycja, a Shia Ali, no to ci, którzy tam szli za Muhammedem, bo Muhammed pomimo tyle, że miał tyle tych konkubin, tyle tych żon, często młodocianych, nie miał żadnego potomka, tylko miał w zasadzie szwagra. No i szwagier to był Ali. No i większość muzułmanów powiedziała, że to nie jest królestwo i to nie powinno być przekazywane z ojca na syna, czy na rodzinę. Także Shia Ali, no to jest ta mniejszość, która tam rządzi w pewnych krajach, ale 80% muzułmanów, no to są sunnici, czyli ci tradycyjni. No i oni opanowali Afganistan przez 5 lat, zanim zostali wyrzuceni w 2001 roku, no bo Ameryka się zdenerwowała, no bo 11 września bandyci muzułmańscy, terroryści muzułmańscy, którzy w sumie przyjechali poprzez Arabię Saudyjską, zniszczyli dwie wieże w Nowym Jorku, które się spaliły, zawaliły. No tam też były problemy konstrukcyjne, nikt nie przypuszczał, że tam tysiące galonów benzyny może podpalić to. No w każdym bądź razie sunnici w Afganistanie 5 lat rządzili. Demokraci amerykańscy, socjaliści, no to właśnie to są ci szaleni lewacy, którzy właśnie w zasadzie rządzą Waszyngtonem teraz, no ale którzy będą wywaleni na pysk w 2022 roku. Po prostu będzie takie przetasowanie w Waszyngtonie, w kongresie, że jest nieprawdopodobne. Dlatego komuniści, lewacy, oni wszystko robią, otwierają granice, robią przyspieszone uzyskanie obywatelstwa, pozwalają głosować bandytom w więzieniach i tak dalej, żeby mieć te głosy. Po prostu do tego koryta tak się chcą przyspawać, że dobro Ameryki nie ma żadnego znaczenia. Osama Bin Laden, czyli cały ten mózg napadu na 11 września, on się właśnie ukrywał w Afganistanie, później uciekł z Afganistanu do Pakistanu, no i w zasadzie pod okiem Pakistańczyków, niby aliantów, niby ludzi, którzy powinni współpracować z Ameryką, on tam sobie żył spokojnie, no i był załatwiony przez amerykańskie służby specjalne,
z armii służby specjalne, no i Taliban. W czasie ich okrutnej władzy, sprawowali władzę parę lat z Kabulu, no to oni co zrobili? No obcinali głowę, no obcinanie głowy to było bardzo normalne. To było zastraszanie, szczególnie dla muzułman, którzy nie żyli według tych fundamentalnych przepisów albo interpretacji islamu. Także to była to jakaś taka forma antykultury kasowania. Po prostu, jeżeli pierwszą rzecz, którą Taliban zrobił, no to kiedy dopadli do władzy, no to zamknęli szkoły. Zamknęli szkoły po to, żeby trzymać młodych ludzi poza szkołami, szczególnie dziewczynki, szczególnie młode kobiety, żeby wszyscy byli nieświadomymi ignorantami, żeby nie rozumieli, co się dzieje na świecie. Ustanowili kody na to, kto jak ma się ubiegać. Wsadzili dziewczynki i kobiety w te burki, zasłaniają twarzy. Nie pozwolili opuszczać kobietom domów bez asysty, bez kogoś, kto byłby obok. Przepraszam. No do tego karali biciem, pobiciem, biczowaniem, z zastrzeleniem, czy nawet obcięciem głowy, dlatego że muzyki, ktoś słuchał czy muzyki, czy ktoś starał się tańczyć, czy ktoś oglądał filmy, czy czytał jakieś książki. Kara, 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 kara. No i to teraz jest ta antykultura komunistyczna w Ameryce. Postępowi demokraci nie są jeszcze aż tak źli, no ale niszczą rzeźby, rozwalają rzeźby Waszyngtona, Lincolna, całą tą historię rozwalają, dokładnie tak jak muzułmanie, Taliban rozwalał posągi Buddy i wszelakie inne kościoły katolickie, szczególnie synagog tam za bardzo nie było, no ale buddyjskie rozwalali. Także amerykańscy komuniści, amerykański Taliban skasowali książki doktora Seuss, który też był tłumaczony na polski, także wiele osób zna to. No jeszcze nie pospalali książek Ernesta Hemingwaya, czy nie spalili książek T.S. Eliota. Niby Hemingway był jednym wielkim rasistą, a Eliot był antysemitą, no ale kto wie, kiedy to Hemingway będzie spalany, Eliot będzie spalany. No i biorą się za Szekspira, także w zasadzie Taliban amerykański bierze się za wszystkich, tak jak leci. Także pamiętajcie, jesteście konserwatystami 2022, głosujcie, nie głosujcie na tych wariatów. Nasz Taliban, amerykański Taliban, ma malutką, praktycznie zero tolerancji dla kogokolwiek, kto ma inną opinię. Szczególnie kiedy ktoś jest normalnym Amerykaninem z normalnym poczuciem normalności, I rozumie, co to jest wolność wypowiedzi, no a jak już jest republikaninem i konserwatystą, no to już jest na liście do odstrzelenia przez amerykański Taliban. Prezydent Biden, no to jest kalif w zasadzie amerykański, opierniczył gubernatora Teksasu, Grega Abbota, za to, że Abbott powiedział: ok, nie ma przymusowego noszenia maski, jest dobrowolne noszenie maski. Chcecie nosić maskę, to noście, nie chcecie nosić, to nie noście. Biden religijnie po prostu nosi tą maskę tylko dlatego, żeby był bezpieczny, no ale dlatego, że jego mamrotanie wytłumaczone jest przez maskę. On już miał w zasadzie szczepionkę czy dwie, czy nawet był chory, także w zasadzie to mógłby mówić przed mikrofonem, tak jak ja, sam w studio jestem, czy ja potrzebuję maski? No nie, ale dużo nienormalnych ludzi nawet na meetingach Zoom, kiedy są sami, siedzą w domu, mają maskę. Dla kogo mają? Ci kretyni,
talibańczycy, oni naprawdę uważają, że trzeba mieć maskę, żeby pokazać komuś, że trzeba mieć maskę. W Chicago kazali urzędnikom samotnie siedzących w biurach nosić maskę, żeby ten petent wiedział, że urzędnik ma maskę. Po prostu, czy to jest naukowe? No nie jest naukowe. To jest kretynizm. Bądźmy normalni. Błyskawicznie po tym, jak gubernator Abbott powiedział, że noszenie maski jest dobrowolne, Biden od razu wyskoczył, że on myśli jak Neanderlandczyk. No, Neanderlandczyk, dlaczego tak jakby było to coś złego? No i co? I teraz Biden w zasadzie kopie następną jako liberał, jako socjalista, komunista. On sobie pozwala na to, żeby kopać następną jakąś grupę. No ale Biden ma to do siebie, że on się naśmiewa. Naśmiewa się z mniejszości kolorowych, naśmiewa się z kalek. No akurat niesprawnym, Abbott jest niesprawnym, no bo on jeździ na wózku inwalidzkim. No i co? Co jest złego, żeby myśleć jak Neanderlandczyk? W sumie Neanderlandczycy, czyli Homo Neanderthalis, no to oni żyli, oni dzisiaj, no to już ich nie ma. Nie ma, rozmyli się z Homo sapiens. Żyli przez kilkaset tysięcy lat, no i wsiąknęli, czy zniknęli 40-50 tysięcy lat temu z kuli ziemskiej, no ale żyli dosyć długo. Oni przybyli do Europy z Afryki, no i żyli w Europie, przemieszczali się do Azji. Tysiące lat temu, zanim następna grupa, tym razem Homo sapiens, czyli człowiek myślący, przyszedł z Afryki, no, Neanderlandczycy, no to byli już zwolnieni myśliwi, używali najróżniejszych narzędzi łupkowych, ciosali kamienie, potrafili zrobić jakieś tam oszczepy, używali ognia, to była wielka sprawa. Mieli też jakieś zasady moralne, no bo w zasadzie nie zostawiali swoich zmarłych na to, żeby ich tam niedźwiedzie czy jakieś inne wilki zjadły, tylko chowali ich w grobach. Także tam jakaś tam moralność, odpowiedzialność i poczucie człowieczeństwa już te mieli. No żyli w małych wioskach, w jakichś takich ugrupowaniach, no bo to tak to wyglądało. Za dużo ludzi nie mogło żyć razem, no bo ile nazbierali, to zaraz zjedli. Nie było takich problemów dystrybucyjnych. No nie udało im się przetrwać z Homo sapiens. No w tym czasie przypuszczalnie oni by krzyczeli na Homo sapiens biali supremaciści, no bo to zawsze dwie grupy, to jedna szczególnie wyzywa drugą. No ale Neanderlandczycy, no część w zasadzie mieszała się z Homo sapiens, także jako rasa, jako grupa zniknęła. No ale mamy Neanderlandczyków, większość ludzi ma w sobie troszeczkę Neanderlandczyków. Większość studentów, jeżeli by chodzili do szkoły, no to by wiedziała, co się dzieje o tym, co się stało z Neanderlandczykami, jeżeli Biden w zasadzie postawiłby się tym wszystkim związkom zawodowym, szczególnie nauczycieli. Nauczycieli nie chcą uczyć. No i jeżeli Biden by otworzył szkołę, zamiast mamrotać pod swoją maską, no i on ciągle ucieka. On ucieka od tego tematu, nie chce rozmawiać. Po prostu związki zawodowe nauczycieli go zastraszyły. No a on jako komunista chce kontrolować cały naród. Wielu ludzi ma w sobie troszeczkę genów DNA. Także, że Biden obraził większość Amerykanów rasistowskim wyzywaniem. No i to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Jeżeli demokraci i Biden chcą zrobić to, żeby partia socjalistów była taka zjednoczeniowa, żeby w tym całym cyrku demokracji były otwarte granice, nie było granic, żeby byli nielegalni emigranci, żeby były mniejszości, żeby były większości, żeby była
jakieś ucywilizowane zachowanie, żeby były różne grupy etniczne, żeby były różne spojrzenia etyczne, żeby była równość, żeby była sprawiedliwość, żeby była rasowa sprawiedliwość, żeby nie było niesprawiedliwości społecznej, żeby była przejrzystość, żeby była wolność, żeby była swoboda wypowiedzi, no i rzeczy za darmoche. Rzeczy za darmoche to jest to, co wielu ludzi z Ameryki Południowej przychodzi do USA, bo Biden i komuniści im naobiecywali wszystko za darmoche. No i oni dostają dużo rzeczy za darmoche. No i dlaczego? Dlaczego Biden ma nie zjednoczyć Nadelandczyków amerykańskich? No powinien przeprosić za te rasistowskie obsmarowanie, no i zaprosić ich do tego cyrku demokracji. Ale tak jak każdy normalny może pomyśleć, no to Biden może mieć. Biden na pewno ma w sobie trochę tych genów Neanderlandczyka. Gubernator Abbott w ramach tej przejrzystości i tego zjednoczenia powinien wymagać od Bidena, żeby Biden się przetestował, no i nie tylko na panikę 19, ale żeby się przetestował na to, czy ma geny DNA. No w sumie Neanderlandczycy są mniejszością w Ameryce, no ale pomimo wszystko są Amerykanami. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz posty? Postaram się odpowiedzieć. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów, republikanów 2022. Głosujcie, zapisujcie się. Jeżeli macie obywatelstwo, nie głosowaliście, teraz jest najwyższy czas, żeby głosować. Normalni muszą zacząć głosować. Widzicie, co się dzieje, jeżeli nienormalni nie głosują. Kiedy normalni nie głosują, to nienormalni dostają się do władzy. Widzicie, benzyna poszła o dolara w ciągu paru miesięcy. Te popisy komunistów, co oni chcą, po prostu chcą zabić. Chcą zabić, jest palenie książek, jest niszczenie książek, jest po prostu Taliban. Przekaz dla socjalistów polskojęzycznych. Jeżeli głosowaliście na Bidena, jeżeli ciągle wierzycie w ten socjalizm, jeżeli ciągle macie w tą sobie nienawiść do Trumpa, no to zastanówcie się, że macie nienawiść do 80 milionów głosujących Amerykanów. Zastanówcie się, że macie nienawiść dla całej Ameryki, bo Ameryka może po prostu upaść. Ameryka może upaść tak jak PRL może upaść, mógł upaść. No PRL nie upadł, został rozkradziony przez komunistyczne świnie. W Ameryce komunistyczne świnie nie dostaną się do rządu, żeby upaństwowić i ich dzieci nie sprywatyzują, żeby zabrać to. To na pewno się nie stanie. No ale musicie pomyśleć o tym, że zrobiliście pomyłkę. Przemyślcie, patrzcie się na podatki. Podatki już są obiecane, że będziecie płacili więcej. Dostaliście cokolwiek więcej. Większość ludzi, którzy pracuje, no to nie za bardzo dostanie pomocy. Jedyne, co dostanie, to większe podatki. Będziecie obciążeni tym, że pracujecie, będziecie jeszcze więcej płacili. Także zastanówcie się nad tym i przemyślcie to wszystko. Zdrowia dla normalnych.